Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla z dodatkiem Wrath of the Druids. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się pokonać, trochę przez przypadek, ale dwójkę członków dzieci Denu. Tutaj mamy pierwszego arcydruida, tego Kummamaszaka jakoś tak. Go znalazłem przez przypadek, a także zabiliśmy niejaką Niami, poetkę, która była strzyżykiem. No i mamy też trop na kolejnego, tutaj z dzieci Denu. Mamy wrócić do Kiry, aby przekazać jej okruszyn bursztynu i pomówić odnalezionej notatce. Dobra, czyli to jest nasze zdanie póki co trochę główne. Ale dotarliśmy tutaj do tego Radkrongan, czy jak to się tam nazywa, bo tutaj była właśnie nasza pani strzyżyk. No ale jako, że już jej tu nie ma i ją zabiłem, ale w mieście po prostu gonili mnie strażnicy, to musiałem wybiec poza miasto, żeby grę zapisać, dlatego zaczynamy poza miastem, ale oczywiście wbijamy do niego z powrotem i przede wszystkim idziemy znaleźć wszystkie te bogactwa, które tutaj mamy, a także jeden artefakt, który jest zapewne jakimś tatuażem. Okej, tutaj trochę im nad głowami przeskoczymy. Okej, tutaj jest dwójka, się patrzę na wejście, zakładam, że innego wejścia do tego budynku nie ma. Nie, jest, na szczęście. Tutaj możemy przez okienko się hopnąć. Okej, tam mnie zobaczył przez chwilę, ale to nic. Dobra, weźmy sobie tą skrzynię. I świetnie, sztaba Wolframu zdobyta, zajebiście. Możemy iść dalej. Chodźmy może teraz po ten element ekwipunku. On gdzieś będzie chyba w jakiejś bardziej warowni, czyli tu już może nie być tak prosto. Tak, dokładnie, mam tutaj teren zastrzeżony. O fuck, no nie chciałem tutaj spadać. Zdecydowanie nie chciałem. Dawaj, wskocz na te skały, Eivor. Dziękuję, dobra. Także do góry, do góry. I zobaczmy, zacznijmy się skradać. Tutaj na razie mogę spokojnie przeskoczyć. Ogólnie to może też wyczyśćmy trochę tą okolicę, skoro mamy w miarę do tego dobre podejście. Gość jak nam się fajnie położył jeszcze. Tego też możemy zabić, tak. Super. Wejdźmy do tych wyżej. Czy tu jest jakiś trop na kolejnego członka dzieci Denu? Chyba tak. Dobra, tutaj idzie jeszcze pan kolega. To trochę niedobrze. Jakby nie szedł, to byśmy mieli fajną okazję. Ale możemy zrobić za to tak. I tak. Żeby tego zabić. Zanim on tam podejdzie do kolegów. Niestety koledzy to zobaczyli trochę, ale to nic. Trochę odwrócimy ich uwagę, mam wrażenie. Oni się tam pójdą popatrzeć. Ja sobie w międzyczasie zabiję tego. Dobra. Jak się tutaj dostać do środka? Świetne pytanie. Dobra, jeszcze zróbmy sobie jakąś tutaj skrytą akcję na nich. O, jeden sobie w ogóle gdzieś poszedł w pizdu na dół. O kurwa, naprawdę? Wow, dobra, ale chyba mnie nie wykrył. I tego będę w stanie zabić toporkiem. Wow, okej, nawet z tego sneaky akcja wyszła. Co jest bardzo przyjemne ogólnie. Aha, tu potrzebujemy klucza. Dobra, gdzie ten klucz jest? On gdzieś tutaj mi się wyświetlał. No nie, czy on akurat jest na tym przeciwniku, co sobie poszedł? Chyba tak. Dobra, ale mogę go ustrzelić. A, nie mogę go ustrzelić, dobra. Czyli muszę iść tego wodza zabić jakoś tak bardziej ręcznie. O, szkoda, że nie wypadłem tam na drugą stronę. No i gościu mnie prawie zobaczył. No właśnie, mam strasznie do niego teraz słabe podejście. Tutaj mnie ta palisada, ten cokół, czy jak to inaczej nazwać, przeszkadza. Trochę. Ale dobra, mogę zeskoczyć tutaj. On już tutaj nie ma terenu nieufności. A tu już jest, dobra, okej. To muszę bardziej uważać, ale on jest bardzo conveniently ustawiony na samym skraju tej no, westchnij się tu. Naprawdę, Eivor, nie możesz się po tym spiąć? Przecież są ewidentnie punkty, po których możesz się złapać na tym. Już bez przesady. Ale dobra, jakoś tędy naokoło dam radę. No, wspindraj się. Wspindraj się, bo tego dziabonga tutaj trzeba zabić, żeby zdobyć klucz. Dobra. Klucz oczywiście mamy zdobyty. Automatycznie. Dobra, i wejdźmy tak, jak tutaj do niego schodziłem. I za chwilę będziemy mieli to ogarnięte. Wow! Jeden z niewielu razy, gdzie mi w tej grze wyszło coś po cichu.
Także jestem zadowolony bardzo. Szkoda, że tak gameplay nie wygląda cały czas w tej grze, że takie właśnie akcje można sneaky motherfuckerskie, asasyńskie przeprowadzać. No tutaj po prostu jakiś level designer tego nie spieprzył, krótko mówiąc. A tymczasem przeszukajmy skrzynkę, mamy celtycką zbroję i tutaj też coś mamy. List orędzie do króla Konobara, najczcigodniejszy królu Konobarze. My, władcy Aylach, ślemy do ciebie to pismo wielce zaniepokojeni. Z jakiegoś to powodu pozwalasz, aby hordy Flanasiny obozowały w granicach Konak? Jego obłąkana agresja zagraża wszystkim naszym królestwom, inni królowie. Okej. Okay. To chyba nie jest żaden trop. Dobra, to tak, idziemy zrobić sobie jeszcze tylko ten projekt Tattoo Ofak. Ja mnie już tu nie ma, przepraszam bardzo. Nie chciałem państwa niepokoić. Trochę na przypale, jakby po takiej pięknej akcji na samym końcu mnie gościu zauważył. Dosłownie jak już miałem wychodzić przez moje gapiostwo, ale na szczęście tego nie zrobił, także jest spoko. A my się wspinamy na to drzewo. I na tym drzewie będziemy mieli ściganie się z kartką. Tylko ona chyba poleci w drugą stronę, nie? Tak, dobra, czyli musimy tak zacząć od dupy strony. No nie, Eivor, bo nie zdążę, come on. Seriously, gdzie ona jest? Tam gdzieś czeka, dobra. Okej, no może ją dogonię, zależy jaki ona tutaj będzie miała cooldown tego swojego tam czekania na samym końcu. Tu po prostu nie mogę trzymać krzyżyka na padzie, bo wtedy Eivor wyskakuje do góry w tą stronę. O, fuck, no to teraz już po waflu raczej. Dwie takie duże pomyłki i raczej nie zdążę. Tym bardziej, że o, widzicie, ona już tam czeka. I zapewne zanim tam dobiegnę, ona się zdąży zdespawnować, nie? No nie wiem. Oj, się zespawnowało. No kurde, tak mi niedużo brakło. Wow. Ale bullshit totalny. Fuck. Dosłownie 2-3 sekundy by miała lifetime ta karteczka dłużej i by mi się udało. A tak, to muszę wracać na początek. Teraz przynajmniej wiem, że dobrze jest zacząć od dupy strony. Jeśli zacząłem to teraz, bo inaczej się trochę źle tutaj. Zły mamy setup po prostu do gonienia jej. Gdzie to się zaczynało? Tam, dobra. Czyli musimy aż tutaj na budynek wejść i z tego budynku zacząć gonić. Tylko niestety tutaj panowie przeciwnicy są i dobrze by było ich ominąć. Tylko niestety to mi chyba striggerowało kartkę, tak? Nie, na szczęście nie, o właśnie. Dobra, i teraz już wiem dokładnie jak tą trasę trzeba przebiec, żeby tu się nic złego nie stało ogólnie. Także powinno być całkiem spoko. Mam taką nadzieję. Biegaj szybciej, Eivor, to może nawet ją tak w biegu dogonimy. Jeżeli będziesz mi tutaj cały czas sprintować. Już chyba nie, ona jest tak przewidziana, że tak czy siak trzeba tutaj cały czas gonić. Chociaż maybe, baby. Być może jednak dogonię. Jakby co to trzeba będzie, oczywiście, o tutaj ją trochę może skosimy. No, come on, a nie, dobra, i tak tutaj na końcu, ale dobra, zbierzemy ją. Szkoda, że za drugim razem, ale ważne, że się udało. Dobra, czy coś tutaj jeszcze jest w okolicy? Tam coś ciekawe jest. Zastanawiam się, jak bardzo będę o tym pamiętać, może nie bardzo, tak więc jeszcze tam sobie podejdziemy. A później wracamy do Kiry i tutaj druidki, damy jej ten bursztyn i to też ma być odtrutka dla żołnierzy Flana ogólnie. Także warto będzie to zrobić i trochę pociśniemy sobie dalej fabułę. Też zaraz tylko jeszcze luknę, co tam się nam w Dublinie generalnie odłożyło, bo jeżeli coś fajnego, to dobrze by było to jeszcze zahaczyć. O, nawet dobrze, że tam pojadę. Zobaczmy sobie, tu mam chyba podgląd, nie? Ile jest rzeczy w skrzyni. Jeszcze mamy sporo zapasu miejsca, tak więc jeszcze trochę możemy tutaj podziałać coś w terenie. Być może na koniec tego odcinka sobie tam wrócimy. Też widzę, że dobrze by było rozbudować w najbliższym momencie magazyn na księgi? Nie, no, na coś tam, czegoś tam mam mało, bo mam limit 50. Sprawda, nie produkuję tego dużo i mam tylko tam 22 sztuki tego towaru. Ale dobrze by było mieć po prostu większy bufor tego, ile mogę tam na raz zebrać, bo to się na pewno przyda. Dobra, zobaczmy, mamy tutaj coś. Mamy tutaj co ciekawe przeciwników. Bardzo skitranych, nie wiem czemu oni są tacy skitrani. No dobra, w sensie jakby mogę przynajmniej... O, kurwa, nie trafiłem XD. Nice. A, oni byli poza... Nie, byli w budynku, okej. Nieważne.
Nie wiem, czy to się dało zrobić po cichu, wątpię trochę. O, tamten gdzieś sobie w ogóle poszedł. Hello. Chodź tu. Te gnojki, co się chowają w jakichś mgłach. I najgorzej, że gra mnie wtedy nie snapuje do nich, jeżeli oni sobie gdzieś pobiegną. No, że się za mocno nie skitrał. No kurwa, naprawdę. O, czemu cię to nie ogłuszyło? Nie wiem, dobra, ale chodź tu. Jesus, co oni są denerwujący, masakra. Dobra, ostatni. Ty już, mam nadzieję, jesteś normalnym wojem. Chyba tak. Okej, tutaj pod coś mamy. Zobaczmy. Coś do czytania chyba, nie? Legenda Morgany. Morgana potrafił zmieniać swoją postać, często przeobrażać się w kruka. W takim przebraniu radośnie szybuje nad bitewnymi polami, wypatrując niedobitków. Widziałem to na własne oczy. Bogini wojny i... Czekaj, co? A, Morgana, dobra, okej, nie ma sensu. Nieważne, myślałem, że coś z zaimkami jest popieprzone, ale nie. Bogini wojny i śmierci, wróżb i przeznaczenia, może być kimkolwiek zechce, choć zwykle jest kobietą, a czasami trzema, nice. Stanęła przeciwko Kukuchnalowi i wymieszała się w krwawą bitwę, jaka toczył on z królową Meb. To jedno starcie trwało całą jesień, Kukalni przetrącił Morganie nogę, a ona zmieniła się w starą wieśniaczkę i zwiodła go, by ją wykurował. Oto moc Morgany, aha, dobra. Niestety, kurde, znaleźli mnie tutaj przy jakimś patrolu. O Jezu, tu widzę, jeszcze mamy jakiegoś silniejszego pana z wilkiem. No dobra, to szybko, jeszcze pieska musimy pokonać. Ogólnie, au. Chodź tu, piesełku. Sorry, że tak cię muszę brutalnie zabić, ale tak pana już ci zabiłem, także... Także no, chodź tu. Umrzej. Dobra, świetnie. I jak mówię, lecimy... O, poczekajcie, bo coś mi tu OBS strasznie wywalał, że niby przeciążone jest enkodowanie. Mam nadzieję, że jest już ok. Nie wiem za bardzo nawet, co na to mam poradzić. Ale dobra, wykupujmy sobie też dalsze umiejętności, tak by the way. Mogą być obrażenia od skrytego i obrażenia od ognia, cokolwiek. W ekwipunku też jakieś nowe rzeczy, to też możemy sobie przepatrzeć. Jakaś nowa celtycka zbroja plus jakieś buciki. Też mamy, spoko. I tutaj też coś tam jeszcze nowego. Pewnie jakieś te... A, dobra, tatuaże i tak dalej. Plus ta historia o Morganie. Tutaj też coś, mapa skarbów. Na te mapy skarbów muszę pamiętać, żeby zrobić odcinek koniecznie. Dobra, a tymczasem tutaj już nic za bardzo nie widać. Także możemy się wrócić do Kiry. W takim rozrachunku. Gdzie ona się znajduje? Nie wiem, bo zadania nie mam chyba śledzonego. Nie mam śledzone zadanie. Czy ona się znajduje gdzie? A, tu jestem ślepy, okej. A, to w sumie nawet nie bardzo mam gdziekolwiek szybką podróż, tak naprawdę. To możemy zahaczyć jeszcze o to i później dopiero do Kiry pójdziemy. Taki będzie plan. Przywołajmy wierzcha w takim rozrachunku i za chwilę ciśniemy przed siebie. Gdzieś tutaj będziemy musieli sobie przelecieć. No, wsiadaj tu. Come on. Dobra. Idzie da prosto. W takim razie. No i za chwilę powinniśmy być na miejscu, tylko ominiemy sobie to miasteczko tutaj, żeby też nas nikt nie gonił ogólnie. No i jestem ciekaw też, co dalej się potoczy. No na pewno będziemy musieli wszystkich członków dzieci Danu wyeliminować, a jestem ciekaw, jak się dalej potoczy historia Flana i naszego kuzyna Barida. Ogólnie to jest druga z trzech lokacji tak naprawdę, już ją mam dosyć mocno zeksplorowaną. Także teraz pewnie przez najbliższe parę odcinków to mocniej pociśniemy wątek główny. Też w ogóle nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ostatni odcinek z Valhalla, który nagrywam będąc jeszcze u mnie w Drellowie, w domu rodzinnym. Dlatego, że już mam ustalone mieszkanie na 18. Na 18 września się po prostu umówiłem na podpisanie umowy i też od razu na przeprowadzkę. Aha, dobra, nie warto w to wjeżdżać, bo tutaj są przeciwnicy po prostu, a mi to tam nie zależy na walce. Dobrze wiedzieć. No w każdym razie przeprowadzam się, także niedługo znikną problemy z internetem, bo będzie normalny światłowód. No i też w końcu będę sam mieszkać, także myślę, że będzie całkiem fajnie. No i raczej to na pojawienie się filmów nie wpłynie, dlatego że zrobię spory zapas. To nagrywam dzisiaj w środę 15, czyli za 3 dni się przeprowadzam. No jeszcze przez ten czas nagram, jak mówię, pewnie jakieś filmy. W sumie to jest pierwszy film, w którym w ogóle o tym gdzieś tam mówię, ale nie wiem, kiedy ten film się dokładnie pojawi, także nie wiem, czy to jest przed tym faktem, że się przeprowadzam, czy po fakcie, że się przeprowadzam. Dobra, a tutaj to nawet nie ma co się... Okej, widzę, że nie mogę teraz rozpocząć najazdu. Ja bym chciał rozpocząć najazd ogólnie, bo...
No bo. Bo inaczej nie otworzę skrzynki, ale widzę, że nie bardzo mogę. Niestety. Teraz mogę, dobra. Zapraszam moich wojów. Bo nie ma sensu z nimi samemu walczyć, skoro i tak będę potrzebował zrobić... Będę potrzebował tutaj zrobić, wiecie co, plądrowanie, bo nie otworzę skrzynki. Także to zdecydowanie bardziej się opłaca. Jesus fucking Christ. Ten cholerny wilkołak to normalnie robi takie wiksy, że to aż po... Ała. That was painful. Dobra, zabijmy może wpierw tego tutaj. Pana kolegę. Jezu, ej, ten wilkołak jest mocny. Bardzo. Chodź tu. Musimy go sfokusować bardziej, żeby nas nie bił takimi mocnymi atakami. Ała, ty też mnie masz nie podpalać, gnoju. Okej, dobra. I jeszcze tylko wilkołaczek. Chodź tu, wilkołaczku. Gdzie ty jesteś? Tu ty jesteś. Dobra. Au. Pomógłby mi ktoś z tym wilkołakiem cholernym, a właściwie z psem, który tylko wygląda jak wilkołak od tych grzybków halucynków. Ale dobra, okej, udało się, nice. Hop, hop. Umieraj. Ło, główka odcięta, nice. Dobra, gdzie są jeszcze przeciwnicy? Nie widzę. Tutaj jakiś jeden jeszcze dycha, możemy go nadepnąć. Coś ci nasi wojowie to sobie tak średnio radzą, widzę. Z pokonywaniem tych przeciwników niestety. Także muszę im mocno pomóc, bo inaczej to wiele oni tutaj nie zdziałają. O, dobra, jeszcze jakiegoś złego grzybka zjadłem, to niedobrze. Na chwilę musimy jeszcze odsucić naszego kompana. Zapraszam. Dobra. Też możemy sobie te zwykłe skrzynie przeszukać, bo w nich coś tam może być fajnego. Okej. Jakieś te towary luksusowe. Już, daję ci rękę, proszę bardzo. I to była jedna rzecz, jaką tutaj mam do zdobycia. A, i to są zasoby w placówkach. O, bardzo fajnie, bo potrzeba mi tego mocno. Ogólnie. Także spoko, 70. Wątpię, że mi to wystarczy, szczerze. Ale no zawsze to coś. A tymczasem, wracamy do naszej druidki i do Kiry. No i zobaczymy, co dalej. Miejmy nadzieję, że ogarną tą odtrutkę. Będziemy mogli ją dla ludzi Flana podać. I dowiedzieć się, kto rzeczywiście zlecił to otrucie. Bo to oczywiście nie był Barit, nie był to nasz kuzyn. Ale próbowano na niego zrzucić winę. Także no. Asfin nazywa się to w ogóle lokacja i strasznie laguje. Mam nadzieję, że wam to mocno nie przeszkadza. Mam nadzieję, że za chwilę będzie lepiej. A tymczasem wejdźmy tutaj i zobaczmy. Eivor, I worried you'd come to harm. I did not, but the wren did. May the wren's blood ooze into the lonely earth and feed the forest with red milk. Give me the shard for the cure. The humors of the ancient tree live on in the amber now sparked by blood. Look, it turns deep crimson. The cure will be painful. The soldiers will writhe and plead to be killed as a mercy. But in a few hours, they will be well. Thank the spirits of the earth. The wren carried a note. A note? The poisoning and the plan to accuse Barith was the doing of someone called the Cursed. There is a cottage in Tuam, where the Cursed hides. Perhaps we can find who made the poison there. It is a small hope, but hope still. It is nearby. We must go. Not yet. The cure is prepared. You must deliver it as quickly as you can. I will look for this mysterious Cursed. You take the cure to Cachalor. 3 or 4 drops on each soldier. No more. Thank you, good friend. Goodbye. Eivor, I'll meet you under the tree outside Tuam, heading south. The Cursed will be your second child of Danu, Eivor. There are others. Were you to bring me all their shards, I could mix you a potion that would give you the force of the blazing sun. I will fell this one, then I will think on the others and your mysterious son. Before you go, there is a darkness rolling toward Kira. Please watch over her.
Tak jest plan, będziemy ją jeszcze simpować i szkoda, że gra nie bierze pod uwagę tego, że przez przypadek jednego z kolejnych dzieci Danu zabiłem generalnie. To nie będzie mój drugi kill, tylko to będzie mój trzeci kill. Tak naprawdę, no trochę lipa. Ale dobra, zobaczmy. To jest ta przeklęta, tak. Przeszukaj Tuam, wioskę w zachodnim Konachcie. Dobrze, mamy też jakiś nowy wpis w bazie danych. Odnośnie frakcji dzieci Danu, proszę bardzo, okej. Tajne stowarzyszenie druidów, które powstało, aby obalić po prostu chrześcijaństwo. Okej, no spoko. Tu możecie sobie jeszcze więcej nie przeczytać, a tymczasem zadania. Zobaczmy, dzieci Danu w objęcia mgły. Tutaj mamy wyeliminować wszystkich, prawda? Tak. Dobra, to w objęciu mgły w takim razie robimy dalej. Jestem ciekaw, przez ten czas ile się nam rzeczy zrobiło w Dublinie? No tak, że jeszcze nie muszę wracać, dobrze. I tutaj mamy tą wioskę i jeszcze mnie w niej nie było, czyli idealnie tak naprawdę. Tu mamy w ogóle też jeszcze te różne zadania królewskie. Ja więcej ich nie przyjmowałem i raczej na razie nie zamierzam tego robić. Dobra, myślę, że dziabniemy sobie quick travel, pójdziemy zrobić jeszcze tą tajemnicę, a dopiero później pojedziemy tam. To jest, myślę, w miarę optymalna ścieżka. Czyli póki co musimy zająć się wytropieniem kolejnego członka dzieci Danu. Zobaczymy, kim ta osoba będzie. Jestem ciekaw, czy to będzie... znowu kobieta, czy to będzie jednak druid, w sensie facet, a nie druidka. Zobaczymy. Tymczasem też, czy coś jeszcze tutaj... O, proszę, tu jest trochę jeszcze więcej rzeczy, w które warto zahaczyć. Tu jest bardzo dużo rzeczy, które jeszcze warto zahaczyć, dobra. To chodźmy i zahaczmy o nie. W takim razie pewnie ten odcinek będzie jednak głównie odcinkiem eksploracyjnym jeszcze. No ale już w kolejnych, kiedy tutaj zbierzemy te wszystkie rzeczy tutaj gdzieś w Konachcie, no to wiadomo, sytuacja się odwróci, będziemy robić tylko i wyłącznie praktycznie fabułę. Bo po prostu jakoś tak po drodze są te wszystkie rzeczy do zbierania i to mi bardzo pasuje. Okej, więc tam mnie ktoś goni, ale mam nadzieję, że zdążę uciec. Okej, tu widzę, po prostu mamy kawałek obozu i mapę skarbu do zebrania. Spoko. Koniku, zapraszam, chodź tu, nie uciekaj ode mnie. Dobra. Do mojego przyjaciela, księdza. Dobra, tam mamy kolejne dwa. Tam, gdzie mam ten klucz oznaczony. Także zobaczymy, co tam będzie. I w sumie będzie mi brakować jednego artefaktu chyba tylko do znalezienia tutaj, czyli bardzo niedużo. Jest szansa, że po prostu gdzieś tam jeszcze bardziej na południu, gdzie mnie nie było, on się znajduje po prostu. Au, Jezus Maria. Tu pewnie też będzie jakaś ta klątwa zarzucona, znając życie. Ale zobaczymy. Pogoda trochę się popsuła. Ale póki co nie widać. Tutaj też gdzieś jest jakiś klucz, który zapewne nam się przyda do czegoś. Tutaj też coś możemy zebrać. Aha, i to była kolejna mapa skarbu. Ale tutaj coś jeszcze było. Pod wodą, okej. Gdzieś mniej więcej w tym kierunku się mamy udać. Nie wiem, po co ja tego konia zawezwałem, ale dobra. Zawsze to kawałek sobie podjedziemy. I proszę bardzo. Dobra, aha, tu nie ma tak konkretnie wody, jest tylko podmokły teren bardziej. I mamy oczywiście zniszczyć źródło klątwy. Wpierw musimy je wyhaczyć, gdzie się ono znajduje. Póki co tego nie widzę za bardzo. Mamy sporo strzał gdzieś do podnoszenia, co się zawsze przyda. Dobra, no i gdzieś to musi być jakoś śmiesznie skitrane. Na razie nie wiem gdzie. Mogę wejść na ten filar? Mogę. Czy to mi coś da? Aha, to mi coś da, to po prostu mogę wysnajpić, nice. Dobra. Szybko poszło. I sorry, jeszcze dwa artefakty mi zostały, okej. Czy cokolwiek mi gra pokaże? No niestety nie. I wiecie co? Widzę, że tak trochę ta rzecz była bliżej już tego miasteczka, tak więc może chodźmy do niego. Tu musimy tylko na drugą stronę tego jeziora się przedostać. W sumie wiecie co? Przywołajmy sobie konia, żeby on tu, o właśnie, jeszcze gdzieś był. I sobie konno przepłyniemy. Tam jeszcze w tym Tuam mamy jakieś dwa bogactwa do zdobycia, także też z chęcią to zrobię. I w ogóle punkt umiejętności mamy. To też sobie wydajmy. Dobra, tutaj weźmy sobie obrażenia zdolności, więcej zdrowia. Już praktycznie jesteśmy wymaksowani, także bardzo
bardzo fajnie ogólnie. To wszystko wygląda. I dobra, za chwilę będziemy w miasteczku. Chociaż nie widać tutaj nic tak za bardzo. Okej, tutaj też jest jakieś wejście do podziemi i zapewne w tych podziemiach będą te bogactwa. Tak więc może od tego zacznijmy, żeby to sobie od razu zeksplorować. Czyli będę iść tak, jak tutaj mniej więcej kompas mi pokazuje, to wejście, zejście, przejście. Chociaż tutaj też gdzieś jakieś klucze nam pokazuje, czyli to też może być coś, co muszę zdobyć. Okej, klucz jest przy przeciwniku oczywiście. To jest jakaś wioska kontrolowana przez przeciwników. Mamy zlokalizować sobie obszar. I to jest oczywiście gdzieś tutaj. Do przewidzenia. Dobra. Starajmy się to jakoś sensownie zrobić. Ogólnie. Ten patrol to sobie za chwilę stąd pójdzie chyba. O, może i nie. Tamci dwaj sobie stąd może pójdą. Też tak nie do końca. No dobra, no coś by tutaj trzeba było zadziałać. Jako, że to jest teren nieufności jedynie, to ja mogę sobie nawet po prostu jakoś tędy przejść. Wejść tutaj do środka. Gdzie jest ten klucz? A, klucz jest na przeciwniku, nie? No dobra. Klucz jest na przeciwniku. Wątpię, że jak... O, okej. A nie, klucz nie jest na przeciwniku. Okej. Zobaczmy. Ej, chciałem jednego zabić, póki tamten się nie patrzył. Ale widzę, że nic z tego. Chociaż... Maybe. Dobra, nice. I ten tego nie zobaczył. Poczekajmy chwilę. Dobra. I teraz ty. Świetnie. O, tu jeszcze jeden przylas. Tego już mogę akurat toporkiem, myślę. Dobra. Świetnie. Nikt mnie nie zobaczył, dobra. Zbierzmy klucz. Klucz do chaty. Czy to jest klucz do tej chaty tutaj? Nie wiem. Nie, do niej to się pewnie jakoś inaczej trzeba dostać. Chociaż nie. Tu jest przejście. Czyli co, czyżby to... Aha, dobra, to jest po prostu skrzynka, która jest taka luźno otwarta, spoko. Dobrze. Mamy też naszą docelową chatkę. Ale zanim to, to ja bym jednak chciał gdzieś ogarnąć te wejście do podziemi, bo te wejście do podziemi prowadzi gdzieś do nowego skilla. Tylko za cholerę tego nie widzę. Gdzieś to musi być tutaj. Tu jest jakaś jaskinia. A nie, tu jest pewnie jakiś dół, nie? Tak. Dobra. Zeskoczę tu. Skokiem wiary, spoko. I co, i pewnie nura trzeba dać, nie? I gdzieś tutaj przepłynąć pod wodą, albo i nie. Okej. A, tu jest kawałek przejścia. Where does this lead? O, i co ciekawe, to jest coś, co mnie prowadzi do questa. Okej. Być może coś przyspieszyłem trochę. I zamiast zbadać chatę, to jestem od razu tutaj, ale to nic. O, niedźwiadek. Hello. Chciałem w ciebie, no niekoniecznie ciskać pochodnią. Chciałem bardziej w ciebie strzelić po prostu, no ale dobra. Trafiliśmy oczywiście na niedźwiadka po drodze, ale za chwilę padnie. Okej. No to nie było trudne. Spoko. I lecimy dalej. W takim razie mamy jakiś teren zastrzeżony. Czy wejdę tu? Wejdę tu. Dobra, okej, okay. Tutaj coś znaleźliśmy też. Proszę bardzo, coś do questa głównego. Pytanie, jak tu się przedostać dalej? Tędy możemy. Dobrze. Mamy tutaj ich jakąś tajną bazę. Dobra, tam nie bawię się w żadne skradanie, wskoczmy tu po prostu. Oj, tak chyba mi wyjdzie to po cichu. O, wow, okej, okay. Prawie mi to wyszło po cichu. Jakby ten się nie odwrócił, to ogólnie bym to zrobił po cichu. Ale to tam nie ma takiego znaczenia. Dobra. Okej, mamy tutaj kogoś. Jeszcze zbadajmy to miejsce. Okej, liścik do druidów. Druidzi Danu. Nadchodzi pora rytuału. Musimy wszyscy dołożyć starań, aby się pobyć. Mamy mnóstwo ofiar, którymi uradujemy przeklętą naszą arcydruidkę. What tragedy has befallen you? Well, thanks be.
You're not one of them. One of who? The Danu. Not like any druids I've ever seen before. They grabbed me and me mates. We got lost in the fog and me mates. Keep your wits about you. The High Druid calls herself the Cursed. She sacrificed them bit by bit. You understand? First a hand, then a leg. You should run while you're intact. But first, what is the Cursed planning to do? She dragged old Fintan to some ritual. Poor man. I daren't think what's become of him. Save yourself. I will. I'm done with this place. The luck of Thor be with him. No, jedyny ocalały z tej grupki. Dobra. Tu gdzieś jeszcze mamy tego skilla. Weźmy go sobie, teraz zbierzmy. Nowa zdolność. Wilczarz irlandzki. Okej, czyżbyśmy mogli pieska sobie przywołać? Do walki? Tak. O! To ciekawe. W sumie? Weźmy to może sobie zamiast... A, to jest dystansowe, okej. Czego ja tu nie używam? Tego, co mam pod trójkątem. A weźmy sobie, być może weźmiemy sobie, będziemy przyzywać pieseła. Zbadajmy jeszcze ten ostatni trop tutaj. Zobaczmy, co to. Notatka od przeklętej. Wyruszam, by rozpocząć przygotowanie do rytuału. Moja płuca? Jak zawsze jest przy mnie, nie wiem, co to znaczy. Okrycie okolicy mgłą, płuca zaczerpnie z niej siły do swojej przemiany. Przeklęta, okej. Puka. What would that be? A sacrificial ritual on something about a puka. It is not much, but Kira may know what it means. Ja jestem bardzo ciekaw, co to ta puka ogólnie. Mamy nowe tropy. O, jakie mam stąd wyjść? To jest dobre pytanie, nie wiem. Ale zobaczmy sobie jeszcze te tropy na koniec odcinka. Brakuje nam jeszcze jednego, nie? Tak, no tak czek, żeby to kontynuować, to mamy wrócić do Kiry. Która gdzie jest? A, zaraz tutaj, okej. Wiecie co, może wyjdźmy sobie jeszcze do niej w tym odcinku? Chociaż mamy już... No ale właśnie, jak są w ogóle wyjść? To jest jeszcze świetne pytanie. Na które póki co odpowiedzi nie znam. Gdzieś pewnie tędy. No tak czy jak, na tym sobie ten odcinek zakończymy. Tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym odcinku pójdziemy sobie na pewno pogadać z Kirą. Ja chyba nawet ten odcinek nagram zaraz po tym. Ogólnie. Ale da się stąd jakoś inaczej wyjść? Bo ja tutaj innego wyjścia to nie bardzo widzę. Tam pewnie. No dobra. Tak czy jak mówiłem w tym odcinku, to by było na tyle. Tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. A przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.